Dzień 411. Dziś sporo aktualizacji ze wschodu. Tutaj pomimo rezygnacji z pomysłu szerokiego okrążenia bachmutu, siły rosyjskie wciąż próbują przeprowadzić wąskie okrążenie poprzez ustanowienie kontroli nad blokowiskami na rogu miasta. Jednak pomimo silnego ostrzału, Ukraińcom wciąż udało się utrzymać te kluczowe pozycje, a nawet wyeliminować rosyjskich snajperów ukrywających się po drugiej stronie ulicy. Ostatnio mówiłem, że najważniejsze walki toczyły się w centralnej części miasta, gdzie Ukraińcy starali się przeprowadzić ostrożny odwrót, nie dopuszczając do załamania się linii frontu. Mówiłem również że pojawiły się przypuszczenia, że siłą rosyjskim udało się przejść przez ulicę Korsunskogo i ustanowić kontrolę nad co najmniej jednym blokiem mieszkalnym. Najświeższe doniesienia wskazują, że Ukraińcy wciąż utrzymują tę pozycję. Po pierwsze, żołnierz z batalionu Eidar, który opublikował tę informację, usunął post. Po drugie, inny ukraiński żołnierz opublikował nagranie, które zostało nakręcone z blokowiska, które rzekomo zostało zdobyte przez Rosjan lub przynajmniej znajdowało się w szarej strefie. Na podstawie jego komentarzy wygląda na to, że Rosjanie jedynie intensywnie ostrzeliwali ten rejon, ale tu nie weszli. Po trzecie, na najnowszym nagraniu z tej części regionu widać żołnierza, który jedzie samochodem w pobliżu czerwonych domów, co byłoby samobójstwem, gdyby Rosjanie trzymali blokowiska. Skierował też kamerę na południe i powiedział, że Rosjanie znajdują się za niebieskimi budynkami, co oznacza, że sytuacja się nie zmieniła i Ukraińcy nadal kontrolują cały teren. I wreszcie wczoraj żołnierz ukraińskiej 240 brygady szturmowej poinformował, że zlikwidowali dwóch rosyjskich snajperów na południe od ulicy Korsunskiego, co byłoby niemożliwe bez trzymania kontroli nad tym miejscem. Jeżeli chodzi o południowo-wschodnią część miasta, to niektóre źródła podały, że Ukraińcy ostatecznie wycofali się ze szkoły nr 7 i poblickich budynków, a teraz trzymają linię wzdłuż ulicy Kowalskiej. Jest bardzo prawdopodobne, że Ukraiń... Zaminowali ten budynek, ponieważ w przeciwnym razie Rosjanie mieliby całkowitą kontrolę ognia nad ogromnym obszarem. Ponieważ większość domów w tym sektorze jest mała, danie Rosjanom tak potężnych pozycji snajperskich byłoby przeciwskuteczne. Kilka rosyjskich źródeł potwierdziło, że niektóre nowo zdobyte sektory są całkowicie zaminowane i że Ukraińcy zaminowali nie tylko budynki, ale i ulice. Wiele podwórek jest wypełnionych minami przeciwpancernymi, czyli dokładnie tam, gdzie obie strony ukrywają swoje czołgi i pojazdy opancerzone. Takie ustawienie nie pozwala Rosjanom na aktywne wykorzystanie sił pancernych wzdłuż całej linii kontaktu ani na szybkie zwiększenie intensywności ataków naziemnych. Jeżeli chodzi o centralną część miasta, trwają tu zawzięte walki. Obie strony rozpowszechniły nagranie pokazujące, jak ukraiński czołg zostaje trafiony przez Rosjan przed torami kolejowymi. Inne nagranie pokazuje płonący czołg w pobliżu skrzyżowania, w miejscu, gdzie obecnie trwają starcia. Sądząc po tym, że czołg skierowany jest na wschód, jest to najprawdopodobniej również czołg ukraiński. Nieco na wschód od tego płonącego czołgu, ukraińska 93 Brygada Zmechanizowana zdołała zniszczyć rosyjską jednostkę szturmową, uderzając w nią artylerią. Siły rosyjskie również dość intensywnie wykorzystują artylerię. W przeciwieństwie do Ukraińców prowadzą szeroki ostrzał na szacowane pozycje wroga. Washington Post poinformował, że siły ukraińskie używają 1 trzecią pocisków względem pocisków wystrzelanych przez Rosjan, ponieważ siły ukraińskie oszczędzają pociski poprzez staranne ustalanie priorytetów celów. Siły ukraińskie są dokładniejsze w celowaniu, ale prawdopodobnie zyskują też na tym, że są w obronie. Instytut Studiów nad Wojną ocenił sytuację i doszedł do wniosku, że siły rosyjskie nadal w dużym stopniu polegają na artylerii, aby zrównoważyć kluczowe braki w zdolności bojowej, w tym słabe umiejętności Rosjan w zakresie celowania, niewystarczające zdolności w zakresie szturmu naziemnego i niedostateczną dostępność sił powietrznych. Podsumowując, tempo rosyjskich działań w centralnej części miasta spadło, a Ukraińcy w istocie utworzyli kolejną linię obrony wzdłuż torów kolejowych. Zmniejszony ruch oznacza, że front się utrwala i Rosjanie nie będą w stanie spowodować niespodziewanego jego przesunięcia. Najważniejszą wiadomością jest jednak to, że Ukraińcy nadal utrzymują obronę na obrzeżach, co pozwala samochodom korzystać z dróg prowadzących do izy Bachmutu i utrzymać zapasy amunicji dla żołnierzy na linii zerowej. Materiał powstał za zgodą Reporting from Ukraine, link w opisie. Jeśli materiał się spodobał, proszę o subskrybowanie oraz ocenę w komentarzu. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym raporcie.